Mam do was pytanie, panowie, taki tytuł nosi ten program, bo chodzi o to, że ja, czyli prowadzący, zadaję panom, czyli Jakubowi Maciejewskiemu i Wojciechowi Biedroniowi, pytanie, a państwo posłuchają i mam nadzieję, że też was to troszkę uraduje. Pytanie, no właśnie, to jest taka kwestia, która niby już wszyscy przy stole świątecznym zdążyliśmy się pokłócić o to, jaki majonez do sałatki. W Polsce każdy może być selekcjonerem kadry narodowej. No to prawda i każdy się zna na skokach narciarskich, tak, chociaż ostatnio jakby trochę mniej, ale jak się już o ten majonez w sałatce wszyscy pokłóciliśmy, to wjechał cały na biało Paulo Sousa i połączył Polaków. Dlaczego Sousa zdradził Polaków? Tak, tak, proszę państwa, to nie pomyłka, takie słowa padły. Jest zdrajcą, jest dezerterem, co tam jeszcze, a wszystko z powodu tego tweeta wysłanego 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do Cezarego Kuleszy, czyli prezesa PZPN, który stwierdził, dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z PZPN z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera, dlatego stanowczo odmówiłem. No i teraz, panowie, powinien prezes odmówić, czy nie powinien odmówić stanowczo? Można byłoby powiedzieć trochę Stadionowa, idź pójść go w cholerę, nie? Nie będziemy się z nim męczyć. Tak, niewolnika nie ma pracownika. Nie ma pracownika. No, myślę, że teraz pewnie toczył się jakieś, rozumiem, rozmowy i targi, żeby to zrobić po Bożemu, przepraszam za wyrażenie tego typu, ale ja bym tego ptaszka po prostu wypuścił z tej klatki, oczywiście. No, ale goląc go tak ze wszystkich piórek, jak rozumiem. Jest problem z tym goleniem, bo pan prezes Zbigniew Boniek nie pomyślał o tym, żeby była w jego umowie taka klauzula, która by go właśnie z tych piórek, że tak powiem, oskrowała w razie takiej wolty, jaką pokazał Jakubie, pan Sousa. Człowiek, ty jako człowiek zakochany w reprezentacji Polski, zawsze tutaj Stadion Narodowy mamy niedaleko wymalowany w biało-czerwone barwy, takie te czapeczki u ciebie widziałem podczas meczów reprezentacji. Jeżeli ty słyszysz od gościa, że z powodu oferty z innego klubu on sobie chce po prostu pójść z reprezentacji Polski, to co ci się w kieszeni otwiera? No wiadomo, fajnie internet podchwycił to porównanie do Henryka Walezego, tak, że jest lepsza propozycja gdzie indziej, no to spada. Siadł na konia i uciekł. Aczkolwiek chyba Walezy był dłużej niż Sousa, bo Sousa od stycznia, no to nawet rok, nawet w tym CV fajnie nie będzie wyglądało od do, tylko w jednym roku. Ale kiedy ja chodziłem na mecze dosyć często, ale bardzo, bardzo dawno, to było przed wojną, do robotniczego klubu Widzew, w przeciwieństwie do tego, który założyli nie ten UKS. Ale nieważne, to tam na trybunach się śpiewało tak: PZPN, PZPN, grzebać, grzebać. I rozumiem, ale wina jest PZPN-u po prostu, źle sformułowana umowa. To od razu mówimy, że nie tego PZPN-u, który teraz, bo Paulo Sousa to był spadek Zbigniewa Bońka, czyli poprzedniego prezesa, który tak wystawił nam takie no, cudo, że tak. Ale ja nie wiem, czy możemy o Bońku coś źle mówić, bo on często pozywa. Wszystkich nas pozwie. Wszystkich nas pozwie, tak. Dobra, to po kolei. Czym nas zachwycił? Bo ja osobiście w tym studiu, kiedy zaangażowano Paulo Sousę, mówiłem, że powinien być trenerem ktoś, bo to było po Jerzym Brzęczku, kto zawodnikom imponuje albo swoją wiedzą trenerską, albo swoim dorobkiem zawodniczym. No i wydawało się, że rzeczywiście to, kim Paulo Sousa w przeszłości był, popatrzmy na taką grafikę, no to powinno przynajmniej tych naszych asów, tych naszych orłów onieśmielać. Jako Sousa jako zawodnik, Mistrzostwo Portugalii, z Juventusem Mistrzostwo Włoch, ale też Liga Mistrzów UEFA, z Borussią Dortmund Liga Mistrzów UEFA i z Portugalią trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w roku 2000. No jest to dorobek, o którym nasi zawodnicy, nie wszyscy, ale niektórzy przynajmniej mogą poczytać. I nasi trenerzy również. Ale Paulo Sousa jako trener, no to już tak dobrze nie jest. Z Wideotonem, Puchar Ligi Węgierskiej, z Maccabi Mistrzostwo Izraela, co jest w zasadzie dla tej drużyny obowiązkiem, i FC Bazylea Mistrzostwo Szwajcarii w sezonie 2014-15. No czy to jest ktoś, kto onieśmiela? No w tej chwili mi się wydaje, że ja chyba czegoś też nie doczytałem, zachwycając się tym, że Paulo Sousa został zatrudniony. Ale on był świetnym też PR-owcem, zwróćmy na to uwagę, on mówił, nie lękajcie się, prawda, on się potrafił sprzedać przyzwoicie. Ja pamiętam te katastrofalne mecze polskiej kadry w ostatnich rozgrywkach, to on też mówił, no pamiętam, tam pytają go, no ale co, tam zmiana ustawień, znowu pan inaczej to wszystko zrobił na treningach, zupełnie inaczej to wychodzi. Nie, to się wszystko poukłada, wszystko będzie dobrze, mam plan. No to jest gość, coś zawsze od niego słyszałem, że ma plan. Uspokajać, ale zobaczcie, bo mówiliśmy o Zbigniewie Bońku, który na konferencji przedstawiającej, czy informującej nas rok temu o tym, kto będzie trenerem polskiej kadry, mówił o Paulo Sousie w ten sposób. Posłuchajmy. Muszę powiedzieć, że
chociaż go nigdy wcześniej nie spotkałem i go nie znałem indywidualnie, natomiast no, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili jedno, Zibi top. Zibi, jeżeli chodzi o trenera, top. Top, stosunki, treningi, dyscyplina, wiedza, przygotowanie. Dlatego ja uważam, że poświątecznym słowem tutaj takim w Polsce głównym to powinno być jednak top. Top, Zibi, Zibi top. Zibi top. Tylko że jak pokazywałeś pewne sukcesy, niespektakularne, ale sukcesy. To dodajmy, że były też niesukcesy. On był kupiony przez, wynajęty przez jakiś chiński efemeryczny klub, gdzie tam sobie grali. Było też kilka drużyn, które też prowadził bez sukcesów, a te, które pokazywałeś jako spektakularne, no to były w latach 90. Więc ten facet po prostu złoty czas ma już nie, ale za sobą. Te spektakularne to były zawodnicze, więc no one były w latach 90. Chodzi mi o to, czy on mógłby być autorytetem dla tych naszych asów. Wydaje mi się, że jako piłkarz dla większości tak. No może Robert Lewandowski to jest ktoś, kto formatem go przerasta, ale reszta tej kadry jest powiedzmy na poziomie piłkarskim Paulo Sousy z tych lat 90. albo chcielibyśmy, żeby tacy zawodnicy tam byli. No to jak wpłynął na tych naszych orłów? Popatrzmy, jaki jest dorobek Paulo Sousy w tej polskiej reprezentacji. Zibi top. Top, Zibi, tak mówili, jako człowiek, jako trener, no wszystko. 6 zwycięstw z Albanią, Andorą i San Marino po 2 razy. 5 remisów z Węgrami, Rosją, Islandią, Hiszpanią i Anglią. Remis z Hiszpanią i Anglią to na pewno jest coś, co warto zauważyć, ale 4 porażki również z Anglią, Szwecją, Słowacją i Węgrami. No i co, daliśmy się wszyscy naciąć? Ale tak powiem? To ja powiem nie swoim tekstem, tylko tym, co powiedział dzisiaj Alek u nas w redakcji Majewski, który powiedział, że właśnie trzeba przeanalizować mecz z Hiszpanią i Anglią. To jest facet, który tak naprawdę nikt nie patrzy tam z Węgrami i tak dalej gdzieś na świecie, ale patrzą, no kurczę. Z najlepszymi. Facet z najlepszymi zremisował, nie? No, jakby nie było, to jest to, jest to spore osiągnięcie dla takiej drużyny jak nasza. I to moim zdaniem, zdaniem też Alka, bo się na to zdolnie powołuje, trochę mu pozwoliło jednak wyskoczyć do góry. No, nie, no to był taki dla kompletny ludzi, oddech po tej mieliźnie za czasów schyłkowego Brzeczka. Ale dla tych właśnie mówię, te zewnętrzne, no przecież to są ludzie, którzy obserwują, patrzą, analizują, mówię o właścicielach klubów piłkarskich. No dla nich to było akurat okej. Okay. Ja mam wrażenie, że Sousa po prostu nas wykorzystał. Mówiąc w dużym skrócie. No. I dla niego ta reprezentacja Polski jako trampolina lepiej opłacanego klubu. Przy czym też te zwycięstwa, te 3 zwycięstwa, one były, no tak między nami, niech widzowie zasłonią uszy, były dosyć żałosne. Przy czym tam z Andorą jeszcze my nawet dostaliśmy gola jednego. Tak? No tak, to oczywiście, żeby jak się przełamać mogło Andora, to gdzie? No na Polsce. To na Polsce i to było przykre. No dobra, ale powiedzmy, że trener nie grał, natomiast jednym z takich największych krytyków od samego początku tak był Jan Tomaszewski. Znany krytyk wszystkich tak naprawdę, więc to nas akurat nie dziwi. Jan Tomaszewski również dzisiaj w programie Maćka Wolnego w telewizji w Polsce.pl mówił o tym, co się wydarzyło ostatnio i jak on to ocenia. Posłuchajmy. Ja, jak usłyszałem to, że Sousa chce zrezygnować, to był miód na moje serce, bo cały czas mówiłem, że prezes Kulesza powinien go zwolnić nawet kosztem wypłacenia tego odszkodowania. Podziękować mu za pracę, bo ja przy tym trenerze nie widziałem 2% możliwości, żebyśmy wygrali z Rosjanami, mając lepszy zespół, mając lepszych zawodników, a nie mając zespołu. Pan Janek, jak zwykle w formie, ale on też już był reprezentantem Polski, on był też trenerem reprezentacji Polski i to też nie była spektakularna przygoda, chociaż ta Paulo Sousy gorsza. Popatrzmy na jeszcze jedną wypowiedź byłego trenera reprezentacji. Jerzy Engel w rozmowie z portalem w polityce.pl mówi tak naprawdę, chyba tutaj dociera do sedna sprawy. Jerzy Engel dla portalu w polityce.pl i taki cytat. Żaden polski trener nie postąpiłby w taki sposób z tego względu, że bycie selekcjonerem reprezentacji Polski to jest zdecydowanie więcej niż tylko zobowiązanie kontraktowe. Z tego względu uważam, że taka sytuacja mogła dotyczyć tylko cudzoziemca, człowieka spoza Polski, który nie rozumie, jak ważna dla Polaków jest narodowa reprezentacja w piłce nożnej. Sądzę, że popełniono wielki błąd, zatrudniając tego szkoleniowca. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Sousa w zasadzie nic pozytywnego po sobie nie zostawił, mówi Jerzy Engel dla portalu w polityce.pl. Panowie się zgadzają, nie zgadzają, polemizują? Tam do tego wręcz
między wersami można wyczytać, że nie tylko Sousa nie rozumie Polaków, ale też Polacy nie rozumieją cudzoziemców. Ten zachwyt, gdy przychodzi selekcjoner, tak, trener, piłkarz zachodu, Olis Adebe z paszportem polskim, no bo facet tam, no okej, no nieźle grał, ale... Błagam cię, no dobrze. Jeśli chodzi o Janka, to było coś wspaniałego i w polskiej lidze. No dobrze, ale no, jak to mówił profesor Wolniewicz, było tu parę też niezręczności z tym przyznawaniem aż obywatelstwa. Natomiast no, to są te wieczne polskie kompleksy, tylko nawet nie kibiców, ale właśnie tych perelowskich, zibich i tak dalej, i tak dalej. Czy ten top to jednak nie taki top? No, wracając do topu, a właściwie do autora topu, że tak powiem, no to tutaj trzeba ostro powiedzieć o Mońku. To co Engel mówi, no, mówi między wierszami. No, błędem było zatrudnienie tego człowieka. No i na pytanie dziennikarza bodajże przeglądu sportowego, czy Zbigniew Boniek się czuje w jakikolwiek sposób, on się kompletnie twierdzi, że on zrobił wszystko super. Zawsze zwróćcie uwagę, cokolwiek za Bońka nie działoby się złego, ktokolwiek by tam, jak któryś już z tych dziennikarzy sportowych odważył się zadać trudne pytanie, bo to z Bońkiem to, jak pewnie wszyscy wiemy, był z tym zawsze problem, bo mu nikt trudnych pytań po prostu nie zadawał, no to on zawsze mówił, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Okay. Po mistrzostwach też było wszystko na świecie, no. Tak się robi. I po tak się, zwłaszcza to. Tak. Słuchajcie, to jest ostatnie zdanie z tej wypowiedzi Jerzego Engela. Sousa w zasadzie pozytywnego nic po sobie nie pozostawił. Do mnie się to skojarzyło z taką rzeczą, że trochę byliśmy zdziwieni, że owszem, zagraniczny trener, ale w sztabie nikt istotny nie był z Polski. Mm-hmm. Popatrzmy na taką grafikę. Tutaj za Wikipedią, ale to są oczywiście dane Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wygląda, ciągle wygląda sztab polskiej reprezentacji. Selekcjoner, trener asystent, trener bramkarzy, trener przygotowania fizycznego, analityk, czyli to jest ta góra grafiki, którą widzieliśmy, czyli osoby, które dużo znaczą w reprezentacji, a za wiele się narobić nie muszą. I ci, którzy robić muszą, to teraz widzimy. Szef Banku Informacji, lekarz, fizjoterapeuta, team manager do spraw logistyki, kierownik techniczny, kucharz, asystent kierownika technicznego, czyli ci, którzy mają ciągły związek z naszymi piłkarzami, to już są Polacy. A cała ta góra tej tabelki to jest takie kombo przywiezione tutaj, no, świta, taka, przywiezione, prawda? Tutaj przez króla Sousę i wstawione. No i oni teraz, jeżeli przywiezione i wywiezione. Całe know-how, bo, wszystkie bo, co miałoby zostać, pieniądze? Gdyby na przykład drugim trenerem albo trenerem bramkarza, albo jednym z asystentów chociaż był Polak, to powiedzmy, że jakaś myśl szkoleniowa Paulo Sousy, jeżeli by była, no to by została w kraju, tak? Mm-hmm. A tutaj on sobie ten teatrzyk wstawia, potem go wystawia, teraz wywozi do Brazylii, chociaż tą Brazylią nie wiadomo jak może będzie. To jest właśnie ta zasłona dymna, że on po prostu nie ma nic do powiedzenia, że on nie ma jakiejś właśnie wielkiej myśli szkoleniowej. No on teraz może powiedzieć, nie, ale ta myśl zostaje ze mną, prawda? I tak jak mówicie, ja ją teraz wywożę tutaj, obrażony ciężko. A my zostajemy i się zastanawiamy, jaka ona była, czy ona była, tak? No właśnie, no tylko, że no, też piłkarze między wierszami, przynajmniej w tych tekstach, które czytałem niezależnych portali sportowych, no tam były takie żale, były sugestie, że on tak naprawdę niczego nie wnosił. Słuchajcie, niczego no tak szczególnego nie pozostawił. No jeden błąd gigantyczny to oczywiście było wystawienie drugiego wkładu w meczu z Węgrami, gdzie wszyscy powinni wiedzieć, z tych analityków to już na pewno wszyscy powinni wiedzieć, że gramy o to, aby być rozstawionym w barażach, czyli mieć łatwiejszą ścieżkę, no i tam trener nie stanął na wysokości zadania. Słuchajcie, bo to też trzeba się zastanowić nad kondycją tej polskiej piłki. To jest takie pytanie typu, pamiętacie studio w piłkarskim pokerze w telewizji polskiej, nie? Kiedy jeden prezes, który tam zapłacił, a nic nie wyszło, mówi, trzeba się zastanowić nad kondycją polskiej piłki. No ale zobaczmy, jaką mamy sytuację. Sytuację mamy następującą. Facet zostawia przed barażami drużynę. 3 miesiące. Narodową, no tak. I sobie po prostu wyjeżdża, bo dostał z jakiegoś klubu, znaczy... i nie boi się infami, nie boi się, że w środowisku już międzynarodowym straci wiarygodność tak. Którą już zresztą przecież nadszarpywał wcześniej. Ale mało tego, ta bezczelność była jeszcze większa, bo on jeszcze przed świętami deklarował w swoim otoczeniu, że zostaje. Tak, spotykał się z tym. Brazylijskie media są szalone, czytaliśmy, usłyszeliśmy. Rozumiem, że tamten deal nie był jeszcze dopięty, więc on tutaj ciągle mydlił. Ale właśnie, czy ten deal na pewno będzie dopięty, bo kogoś tam z Benfiki zdaje się zwolniono, a to tego pana z Benfiki chciano tak naprawdę. Chciał ten klub w pierwszej kolejności, drugim wyborem. Nie wiem, czy tu za chwilę nie będzie halo, prezesie, jest taka głupia sprawa. No i ale dobrze. Może byśmy jednak nie rozwiązywali tego kontraktu, bo ten kontrakt ciągle obowiązuje. Ja rozumiem, że to nie jest walka o to, ale znowu jest dramatyczna sytuacja. Przed barażami nie ma trenera na kilka miesięcy. Przed mistrzostwami było przecież to samo. No Brzęczek przestał być trenerem i ile tam było do
do mistrzostw 3 miesiące, 4. Ale kochany, no nie, ale tutaj to sięgamy jeszcze do sytuacji, którą powinniśmy rozpatrywać, a może i za tydzień, i za dwa w paru kolejnych programach, bo ani Brzęczka, ani Sołzy w tej reprezentacji być nie powinno, takie jest moje zdanie. Jedyny Portugalczyk, który się przysługuje Polsce, to jest Samuel Pereira. Sosa do tego grona nie należy. Pozdrawiamy Samuela. Tak. Samuel już przeprosił za Paulo Sołzę. Zachęcamy do czytania jego felietonu w tygodniku Sieci. Jakub Maciejewski, Wojciech Biedroń, mam do was pytanie, panowie. Taki tytuł nosił ten program. Spotkamy się znów za tydzień. Do zobaczenia. Marcin Wikła.